Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl /Tchnienie Grozy. Swoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Mikołaj Gogol. Szynel. Część 2. Drzwi były otwarte, ponieważ gospodyni, smażąc jakąś rybę, tak nadymiła w kuchni, że nie było widać nawet karaluchów. Pan Akakiusz przeszedł przez kuchnię, niezauważony nawet przez gospodynię, i wkroczył do izby, gdzie ujrzał Pietrowicza, siedzącego na szerokim, drewnianym, niebejcowanym stole, z nogami podwiniętymi jak pasza turecki. Stopy jego, wedle zwyczaju krawców siedzących przy robocie, były bose. Panu Akakiuszowi rzucił się przede wszystkim w oczy jego duży palec, dobrze mu znany, z jakimś spotworniałym paznokciem, grubym i twardym jak skorupa żółwia. Z karku Pietrowicza zwisał motek jedwabiu i nici, a z kolan jakiś łach. Od kilku minut nawlekał igłę, nie trafiając w uszko, to też złościł się wielce na ciemności i nawet na samą nitkę, mrucząc półgłosem. — Nie włazi, łajdaczka! Zamęczyłaś ty mnie, szelmo jedna! Panu Akakiuszowi zrobiło się markotno, że przyszedł właśnie w tej chwili, gdy Pietrowicz się złościł. Lubił bowiem czynić u niego zamówienia wówczas, kiedy Pietrowicz miał nieco w czubie, albo, jak się wyrażała jego żona, ochwacił się siwuchą ciort jednooki. W takich stanach Pietrowicz zazwyczaj chętnie opuszczał sceny. Zgadzał się na wszystko, kłaniał się nawet i dziękował. Potem co prawda przychodziła żona z biadoleniem, że mąż niby był pijany i dlatego podjął się tak tanio, ale dorzuci się, bywało, dziesiątkę i pokrzyku. Teraz zaś Pietrowicz był, jak się zdaje, w trzeźwym stanie, więc skutkiem tego twardy, nieustępliwy i skłonny do wyśrubowania ceny diabeł wie, jak wysoko. Pan Akakiusz zmiarkował to od razu i chciał, jak to się mówi, dać drapaka, ale początek był już zrobiony. Pietrowicz przymrużył na niego badawczo swoje zdrowe oko, więc Akakiusz wyszeptał mimowoli: — Jak się masz, Pietrowicz? — Powitać pana dobrodzieja — rzekł Pietrowicz i wywrócił swe oko na ręce pana Akakiusza, chcąc wypatrzeć, jakiego rodzaju przynosi on zdobycz. — A jak tu do ciebie, Pietrowicz, tego... Trzeba wiedzieć, że pan Akakiusz wysławiał się przeważnie za pomocą przyimków, przysłówków i takich wreszcie cząstek wyrazowych, które absolutnie nie mają żadnego znaczenia. Gdy zaś rzecz nastręczała szczególnie trudności, miał zwyczaj w ogóle nie kończyć zdania, to też bardzo często zaczynał przemówienia od słów „to doprawdy, zupełnie tego...” a potem już nic nie dodawał, zapominając wątku i mniemając, że powiedział już wszystko. — Cóż takiego? — zapytał Pietrowicz, lustrując jednocześnie swym zdrowym okiem mundur pana Akakiusza, poczynając od kołnierza aż po rękawy, plecy, fałdę i pętelki. Wszystko bowiem było mu dobrze znane, jako że stanowiło dzieło rąk jego. Taki już zwyczaj mają krawcy. Pierwsza rzecz... muszą klienta obejrzeć. A ja, otóż tego, ten Pietrowicz, szynel właśnie, sukno, sam widzisz, wszędzie zupełnie mocne, troszkę się zakurzyło i wygląda jak gdyby stare, a jest nowe, tylko w jednym miejscu, troszkę tego na plecach i tego na jednym ramieniu trochę się przetarło i na tym też troszeczkę. Widzisz? To wszystko. I robotę niewiele. Pietrowicz wziął kapotę, rozłożył ją na stole, oglądał długo, pokiwał głową i sięgnął ręką na okno po okrągłą tabakierkę z wizerunkiem jakiegoś generała. Jakiego mianowicie nie wiadomo, ponieważ miejsce, gdzie miał twarz, było przedziurawione palcem i zalepione czworokątnym kawałeczkiem papieru. Zważywszy tabaki, Pietrowicz rozpostarł kapotę na rękach i obejrzał pod światło. I znowu pokiwał głową, po czym wywrócił ją pod szewką do góry i znowu pokiwał. Otworzył znowu pokrywkę z generałem zalepionym papierkiem i wyciągnąwszy w nos tabaki, zamknął tabakierkę, schował ją i rzekł na koniec. Nic z tego, naprawić się nie da. Garderoba kiepska. Na te słowa w panu Akakiuszu zakołatało serce. Dlaczego się nie da, Pietrowicz? Zapytał błagalnym, prawie głosem dziecka. Tyle przecież, że się na ramionach przetarło. Masz chyba jakieś skrawki. Skrawki naturalnie można znaleźć. Skrawki się znajdą, powiedział Pietrowicz, ale naszyć ich nie ma gdzie. Rzecz jest całkowicie zgniła. Tkniesz igłą, a rozłazi się w zupełności. Niechaj się rozłazi, a ty zaraz łateczkę. Ale łateczki nie ma na co nałożyć. Wzmocnić jej nie ma czym. Podtrzymania żadnego. Cały punkt honoru, że sukno, a niech tylko wiatr dmuchnie. Rozleci się. Ale jakoś tam przymocuj. Jakżeż to tak? Doprawdy, tego... Nie, odparł Pietrowicz stanowczo, nic się nie da zrobić. Rzecz całkiem kiepska. Jak nadejdzie zimowa pora, niech pan sobie z tego narobi lepiej onucek, ponieważ skarpeta nie grzeje. Niemcy ją wymyślili, żeby więcej pieniędzy wyłudzić. Pietrowicz lubił przy tym sposobności dociąć Niemcom. A względem szynela wygląda na to, że trzeba będzie sobie nowy sprawić. Na słowo nowy panu Akakiuszowi zaćmiło się w oczach i wszystko, co było w izbie, zakołowało przed nim. Widział wyraźnie tylko generała z zalepioną papierkiem twarzą na wieczku tabakiery Pietrowicza. Jak to nowy? Zapytał jak we śnie. Nie mam przecież na to pieniędzy. Tak jest, nowy. Odrzekł z szatańskim spokojem Pietrowicz. Więc gdyby do tego doszło, ileż by on tego... To jest, co by kosztował. Tak? No, ze 3,5 z ogonkiem trzeba by wyłożyć, powiedział Pietrowicz, zaciskając wymownie wargi. Lubił on silne efekty, lubił nagle zaskoczyć klienta, a potem spojrzeć z ukosa, jak też... Zaskoczonemu wyciągnie się gęba po takich słowach. 150 rubli za szynel! Wrzasnął biedny pan Akakiusz. Wrzasnął być może po raz pierwszy w życiu. Odznaczał się bowiem zawsze cichością głosu. Tak jest, powiedział Pietrowicz. Ale za to, co za szynel? Jeśli do tego dodać kuny za kołnierz, a pod kaptur jedwabnej podszewki dociągnie do 200. Pietrowicz, zmiłuj się, mówił pan Akakiusz głosem błagalnym, nie słysząc i nie starając się nawet słyszeć ani słów Pietrowicza, ani wszystkich jego efektów. Jakoś tam napraw, żeby mi jeszcze troszeczkę mógł służyć. Gdzie tam? Szkoda mojej roboty i pańskich wyrzuconych pieniędzy, powiedział Pietrowicz i pan Akakiusz po tych słowach wyszedł całkowicie unicestwiony. Pietrowicz zaś po jego wyjściu długo stał bezczynnie, wymownie zacisnąwszy wargi, zadowolony, że i godności swej nie poniżył i kunsztowi krawieckiemu wstydu nie zrobił. Znalazłszy się na ulicy, pan Akakiusz szedł jak we śnie. Takaż to sprawa takowa, mówił do siebie. Naprawdę nie myślałem, żeby to tak tego... Po czym po krótkim milczeniu dodał, otóż to tak, nareszcie o to wynikało, a ja doprawdy, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby to aż tak... Po czym nastąpiło znowu dłuższe milczenie, po którym pan Akakiusz rzekł. Oto, jak to tak, taka już nieoczekiwana, w żaden ten sposób, takowa okoliczność. Co powiedziawszy, zamiast się udać do domu, poszedł w całkiem przeciwną stronę, nie zdając sobie z tego sprawy. Po drodze potrącił o niego całym swym wysmolonym bokiem kominiarz i wyczernił mu ramię. Wielka czapa wapna posypała się na niego ze szczytu budowanej kamienicy. Nic z tego nie zauważył i dopiero wówczas, gdy się natknął na stójkowego, który obstawiwszy halabardę, wytrząsał z rożka tabakę na swoją zaskorupiałą pięść, dopiero wówczas ocknął się pan Akakiusz i to tylko dzięki temu, że stójkowy fuknął. Czego się pchasz na pysk? Nie dosyć ci tretuaru! Zmusiło to pana Akakiusza do zastanowienia się i powrotu do domu. Dopiero tutaj począł zbierać myśli. Rozważył należycie swoje położenie, jął rozmawiać ze sobą już nieurwanie, lecz rozsądnie i szczerze, jak z rozumnym przyjacielem, z którym można pomówić o sprawach najbardziej osobistych i poufnych. Nie, powiedział sobie, teraz z Pietrowiczem nie ma co gadać, teraz on, tego żona widać, wytłukła go. Zejdę lepiej do niego w niedzielę rano, po sobocie będzie bardzo zezował. Będzie zaspany i zechce się podchmielić, a żona pieniędzy nie da, więc ja mu wtedy tego dziesiątkę w łapę zrobi się rozmowniejszy, ustępliwszy i Szynel w ten czas tego... W ten sposób rozstrzygnął pan Akakiusz sprawę, pokrzepił się na duchu i doczekał najbliższej niedzieli. Spostrzegłszy już z daleka, że żona Pietrowicza wychodziła gdzieś z domu, pan Akakiusz szóst wprost do niego. Pietrowicz istotnie po sobocie mocno zezował. Głowę zwiesił do podłogi i był całkiem zaspany. Z tym wszystkim jednak, gdy się tylko dowiedział, o co chodzi, jakby szatan w niego wstąpił. — Nie ma mowy — powiedział. — Raczy pan obstalować nowy. Pan Akakiusz natychmiast wetknął mu dziesiątkę. — Dzięki — odrzekł Pietrowicz. Wzmocnię się zdziebełko za pańskie zdrowie. A względem Szynela raczy się pan nie niepokoić, na żadną zdatność się nie nadaje. Zrobię panu nowy, jak się patrzy. Wszelkiego starunku dołożymy. Pan Akakiusz nawrócił znowu do naprawy starego, ale Pietrowicz nie dosłyszał i odparł, co się tyczy nowego, zrobię go panu niezawodnie, wedle tego raczy pan już na mnie polegać. Wysiłku nie pożałujemy. Można będzie nawet, jak to moda teraz nastała, żeby się kołnierz zapinał na metalowe łapki pod srebro. Przekonał się nareszcie pan Akakiusz, że bez nowego Szynela ani rusz i upadł całkowicie na duchu. Jakżeż to tak w rzeczy samej, za co? Za jakie pieniądze go zrobić? Można by od biedy liczyć na przyszły dodatek świąteczny, ale kwota ta od dawna miała już swoje przeznaczenia. Załatanie dziur. Należało się zaopatrzyć w nowe pantalony, spłacić u szewca stary dług za nowe przyszywki do starych cholew i zamówić u szwaczki 3 koszule, tudzież ze 2 pary tej bielizny, której nazwy wymienić w druku nie przystoi. Słowem, wszystkie pieniądze powinny się były rozejść i gdyby nawet dyrektor był tak miłościwy, żeby zamiast 40 rubli w dodatku wyznaczył 45 albo 50, pozostałby przecież śmieszny drobiazg, który w kapitale szynelowym stanowiłby kroplę w morzu. Wiedział wprawdzie pan Akakiusz, że Pietrowicz miał zwyczaj wygłupiać się i zaśpiewać, nieraz diabli wiedzą jak wygórowaną cenę, że nawet żona jego nie mogła się czasami powstrzymać, żeby nie krzyknąć. Co żeś ty zbzikował, durniu jeden? Innym razem bierze za robotę grosze, a teraz licho go podkusiło zażądać takiej ceny, jakiej i sam nie wart. Wiedział wprawdzie pan Akakiusz, że Pietrowicz przystanie i na 80 rubli. Skąd jednak wydobyć te 80? Połowę jeszcze by można jakoś znaleźć. Połowę dałoby się wysupłać, może nawet troszkę więcej, ale skąd wziąć drugą połowę? Wszelako nasamprzód czytelnik musi wiedzieć, skąd by się wzięła pierwsza połowa. Pan Akakiusz miał zwyczaj od każdego wydanego rubla odkładać po groszu do niewielkiej skarbonki, zamykanej na kluczyk, z wyciętą w pokrywie dziurką do wrzucania miedziaków. Co półrocze przeliczał uciułaną w miedziakach kwotę i wymieniał ją na drobne srebro. Tak postępował od dawna i tym sposobem w ciągu kilku lat uzbierał sobie przeszło 40 rubli. Połowa tedy gotówki była, ale skąd wziąć drugą połowę? Skąd wytrzasnąć jeszcze 40 rubli? Pan Akakiusz myślał i postanowił, że trzeba będzie zmniejszyć codzienne wydatki. Przynajmniej na przeciąg 1 roku. Zaprzestać picia herbaty wieczorem, nie palić wieczorami świecy, jeśli by wypadałoby coś zrobić, udawać się do pokoju gospodyni i pracować przy jej świeczce. Chodząc ulicami, stąpać jak najlżej i najostrożniej po bruku i chodnikach, niemal na palcach, żeby nie zdzierać przedwcześnie zelówek. Jak najrzadziej oddawać bieliznę do prania, żeby zaś jej nie zapuścić, za każdym razem po przyjściu do domu zdejmować ją i zostawać tylko w szlafroku bawełnianym, bardzo starym i szczędzonym nawet przez czas. Trzeba wyznać prawdę, że początkowo było mu dość trudno naginać się do takich ograniczeń, lecz stopniowo się przyzwyczaił i wszystko jakoś się ułożyło. Wdrożył się nawet do zupełnego głodowania wieczorami, lecz za to żywił się duchem, piastując w myśli nieśmiertelną ideę przyszłego Szynela. Odtąd, jak gdyby samo jego istnienie nabrało większej treści, jak gdyby się ożenił, jak gdyby był już nie sam, lecz jakaś miła towarzyszka życia zgodziła się odbywać z nim wędrówkę życiową. A towarzyszką tą była myśl o Szynelu na grubej wacie, na mocnej podszewce, nie do zdarcia. Pan Akakiusz stał się bardziej ożywiony, nabrał nawet jakiejś mocy charakteru, jak człowiek, który już wytknął sobie i zakreślił cel. Jego oblicze i postępki wyzbyły się same przez się wątpliwości, niezdecydowania. Słowem, wszystkich chwiejnych i niewyraźnych cech. Ogień niekiedy iskrzył się w jego oczach. Przez głowę przebiegały najbardziej zuchwałe i śmiałe myśli. A nuż rzeczywiście zrobić kołnierz z kuny? Rozmyślania o tym o mało go nie przyprawiły pewnego razu o roztargnienie. Przepisując papier, o mały włos nie zrobił błędu, aż krzyknął niemal głośno „Ojej!” i przeżegnał się. Przynajmniej raz na miesiąc odwiedzał Pietrowicza, żeby pogawędzić o Szynelu. Gdzie najlepiej kupić sukna, jakiego koloru i w jakiej cenie, i acz nieco zatroskany, lecz zawsze zadowolony, powracał do domu, tusząc, że wreszcie nadejdzie czas, gdy się to wszystko zakupi i Szynel będzie zrobiony. Nadspodziewanie rzecz wzięła szybszy obrót. Wbrew przypuszczeniom pana Akakiusza, dyrektor wyznaczył mu nie 40 czy też 45 rubli, lecz okrągło aż 60. Czy przeczuwał może, że pan Akakiusz potrzebuje Szynela, czy samo przez się tak się złożyło? Dość, że pan Akakiusz ujrzał się w posiadaniu nadwyżki 20 rubli. Ta okoliczność przyspieszyła bieg sprawy. Jeszcze parę miesięcy niewielkiej głodówki i pan Akakiusz uzbierał istotnie około 80 rubli. Serce jego, na ogół dość spokojne, poczęło walić. Tegoż dnia udał się wraz z Pietrowiczem po zakupy. Nabyli sukna dobrego i niedziwiota, myśleli bowiem o tym od pół roku i co miesiąc zaglądali do sklepów, żeby się przewiedzieć o ceny. Ale też sam Pietrowicz oświadczył, że lepszego sukna ze świecą nie znaleźć. Na podszewkę wybrali grubej satyny, ale tak ścisłej i w tak dobrym gatunku, że zdaniem Pietrowicza lepsza była od jedwabiu i nawet z wyglądu okazalsza i bardziej połyskliwa. Kuny nie kupili, dlatego że była rzeczywiście za droga, ale za to wybrali kota, najlepszego jakiego znaleźli w sklepie. Kota, którego z daleka zawsze można było wziąć za kunę. Pietrowicz marudził nad Szynelem całego kramu 2 tygodnie, ponieważ było dużo stepnowania. Gdyby nie to, Szynel byłby gotów wcześniej. Za robotę wziął 12 rubli. Mniej nie można było w żaden sposób. Wszystko bez wyjątku szyte było jedwabiem, podwójnym, drobnym ściegiem, a każdy szef Pietrowicz wygniatał własnymi zębami, wyciskając na nim różne esy-floresy. Działo się to niepodobna ściśle określić, jakiego mianowicie dnia. Był to jednak dzień w życiu pana Akakiusza najbardziej uroczysty, gdy Pietrowicz przyniósł nareszcie Szynel. Przyniósł go z rana, właśnie na krótko przedtem, gdy należało iść do departamentu. Była to pora w ogóle jak najbardziej odpowiednia, albowiem zaczynały się już dosyć ostre mrozy i zanosiło się na to, że się zwiększą. Pietrowicz zjawił się z Szynelem, jak przystało na dobrego krawca. Przybrał taki znaczący wyraz twarzy, jakiego pan Akakiusz nigdy jeszcze nie widział. Wydawało się, iż czuł w całej pełni, że dokonał dzieła wielkiego i ukazał nagle tę przepaść, jaka dzieli partacza od mistrza, co szyje nowe odzienie. Wyjął Szynel z chusty od nosa, w której go przyniósł. Chusta była dopiero co od praczki. Potem zwinął ją i złożył do kieszeni, żeby ją użytkować. Wyjąwszy Szynel, spojrzał nań z dumą i ujmując w obie ręce, narzucił go nader zgrabnie na ramiona pana Akakiusza, po czym udrapował go na nim, odsłaniając nieco pierś pana Akakiusza. Pan Akakiusz, jako człowiek już w latach, chciał spróbować na rękawy. Pietrowicz pomógł mu włożyć na rękawy. Wypadło, że i na rękawy leży równie dobrze, jak w narzutkę. Krótko mówiąc, okazało się, że Szynel pod każdym względem jest doskonały. Pietrowicz nie omieszkał przy sposobności zaznaczyć, że to tylko tak dlatego, że mieszka bez szyldu przy bocznej ulicy i od dawna zna pana Akakiusza. Dlatego wziął tak tanio, bo na Newskim Prospekcie zażądano by za samą tylko robotę 75 rubli. Pan Akakiusz nie chciał o tym rozprawiać. Lękał się zresztą tych zawrotnych sum, jakimi Pietrowicz lubił czarować. Zapłacił więc należność, podziękował i poszedł natychmiast w nowym Szynelu do departamentu. Pietrowicz udał się w trop za nim i przystanąwszy na chodniku, długo patrzył z daleka na Szynel, po czym skręcił umyślnie w łukowaty zaułek, żeby zabiec panu Akakiuszowi drogę i spojrzeć jeszcze raz na swój Szynel z drugiej strony, to znaczy z przodu. Tymczasem pan Akakiusz szedł nastrojony we wszystkich swych uczuciach, najbardziej odświętnie. Co chwileczka, co ułamek chwileczki, czuł, że ma na ramionach nowy Szynel i kilka razy uśmiechnął się, nawet pełen wewnętrznej błogości. Jakoż korzyść podwójna. Raz, że ciepło, po drugie, przyjemnie. Przełożył Jerzy Wyszomirski. Czytał Jacek Brzezowski.